Myślę, że w głowie każdego z nas gdzieś tam już zbliżamy się dużymi krokami do tych emocji, które będą towarzyszyły nas podczas półfinałowego spotkania ze Skrą Bełchatów. Fizycznie jesteśmy na pewno dobrze przygotowani, spędziliśmy dosyć intensywnie te wolne dni, mieliśmy czas się przygotować, więc już z niecierpliwością czekam na pierwszy gwizdek. Ja myślę, że 50 na 50 w tym momencie powiedziałbym, bo zespoły prezentują bardzo wyrównany poziom sportowy. Co może przeważyć, to to, że mamy na pewno 14 wyrównanych zawodników. Skra nie dysponuje tak dużą ławką, a na przekroju jakiegoś dłuższego spotkania to może mieć decydujące znaczenie, że więcej roszad może dokonać trener Kowal. A tak, to myślę, że życzyłbym sobie, żeby wygrał sportowo zespół lepszy i miejmy nadzieję, że to będziemy my. Ciężko cokolwiek na razie powiedzieć. No wiemy, że Skra ostatni mecz zagrała powiedzmy trochę słabiej, ale czy to będzie miało wpływ na półfinał, no to się okaże dopiero tam w Berlinie na pewno teraz. Na pewno trzymam kciuki, Rzeszów ma dużą szansę na grę w finale.